Dzień dobry. Witam serdecznie. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, które wydaje mi się, że już wiele razy mi zadawano i mam też takie poczucie, że odpowiadałem na nie wiele razy, ale ponieważ wciąż i wciąż powraca to samo zagadnienie, spróbuję dziś opowiedzieć nieco szerzej czy odpowiedzieć nieco szerzej na temat czy buddyzm jest religią, czy buddyzm jest filozofią, czy buddyzm jest psychologią. Właściwie ilekroć słyszę to pytanie, to właściwie od razu zastanawiam się, a po co? Po co odpowiadać na to pytanie? My wszyscy mamy taką, tak naprawdę to zupełnie nierozsądną tendencję do tego, żeby szufladkować pewne zagadnienia. Mamy poczucie, jak nadamy czemuś nazwę, przykleimy jakąś etykietkę, to już wiemy, już rozumiemy. Cała nasza psychika tak działa, że dopóki coś jest nieznane, to w jakiś sposób nas niepokoi, ale nie dbamy o to, żeby naprawdę zbadać jakieś zagadnienia, tylko żeby poszuflatkować. Przypisujemy mu jakieś cechy podobne do czegoś, co już znamy. Wiemy, ach, to jest ta kategoria i czujemy się uspokojeni. To zupełnie tak jak. Współcześnie spotkałem się z tym, że wielu ludzi zajmujących się chociażby New Age, czy tego rodzaju takimi nowymi, właśnie nie wiem czym, kierunkami religijnymi, duchowymi, jak czegoś nie umie nazwać, to nazywa energią. Ciągle słyszę, Przykłady nadużywania tego słowa energia, i jak ktoś przychodzi i mówi, że pracuje z energiami, to naprawdę nie wiem, co chciał mi powiedzieć. Czy chodzi o energię elektryczną, czy chodzi o energię słoneczną? Niektórzy mówią, że mam za dużo energii seksualnej i coś z tym zrobić. Niektórzy opowiadając o. Jakichś doświadczeniach, które tradycyjnie zaliczałoby się do kategorii spotkań z duchami, też mówią, że energia. Znam takich ludzi, którzy wyobrażając sobie obecność buddy przed sobą, mówią, że to pole energii. I naprawdę nie wiem, co kryje się pod pojęciem energia. A jednak wielu ludzi ma takie poczucie, że jak użyje słowa energia, to brzmi to tak naukowo i wszystko jest poukładane. Mam też często wrażenie, że pytanie, czy buddyzm jest religią, pojawia się wśród osób, nie tylko i wyłącznie wśród takich osób, ale bardzo często wśród osób, które w jakiś sposób zraziły się wcześniej do religii, miały jakieś doświadczenia z jakimiś systemami religijnymi, które to doświadczenia no, zniechęciły ich do tego pojęcia. I dlatego czasem z obawą pytają: Czy buddyzm przypadkiem nie jest religią? Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest religią, trzeba by najpierw bardzo wyraźnie podać definicję. Co to znaczy religia? Bo jestem przekonany, że jak zapytalibyśmy kilkunastu osób, co to jest religia, każda da różną odpowiedź. Jeden znajomy profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział mi wręcz kiedyś, że zna chyba z 250 różnych definicji. Każda z nich jest... Prawomocna, każda z nich obowiązuje, a każda z nich jest inna. Więc myślę, że gdybyśmy zrobili taką próbę i na ulicy jakiegoś miasta w Polsce, a może później także gdzieś w ośrodkach pozamiejskimi, gdybyśmy zadali ludziom pytanie: Co to jest religia? Większość odpowiedziałaby w jeden sposób, a przynajmniej ja często spotykam się z takimi odpowiedziami, że to jest wiara w Boga. Automatycznie ludziom religia kojarzy się po pierwsze z wiarą w coś, czego nie można sprawdzić. Bardzo często, ponieważ tak silnie nasza kultura jest związana z tradycją chrześcijańską, że bardzo często ludzie kojarzą to w dodatku z Bogiem, z Twórcą chociaż wiemy, że istnieją systemy religijne na świecie, które nauczają o jakimś Bogu, o jakiejś wyższej sile, absolutie, wcale nie przypisując temu Bogu y, kategorii Stwórcy. U nas najczęściej ludzie kojarzą religię z wiarą w Boga Stwórcę. Jeśli tak to rozumieć, buddyzm zdecydowanie nie jest religią. Buddha ani nie jest Stwórcą. Ani nie jest Bogiem. Buddha jest kimś, kto po prostu rozpoznał prawdziwą naturę rzeczywistości, rozpoznał jak rzeczy się mają, a w szczególności znalazł odpowiedź na pytanie, skąd bierze się cierpienie, frustracja, brak satysfakcji. Co więcej, znalazł odpowiedź, w jaki sposób usunąć przyczyny cierpienia, braku satysfakcji. I w jaki sposób urzeczywistnić prawdziwą naturę naszego umysłu, która jest naturą Buddy, czymś, co jest ponadczasowe, pozaintelektualne. A więc z jednej strony można powiedzieć: Nie, buddyzm nie jest religią. Z drugiego punktu widzenia, w końcu jednak wszystkie związki wyznaniowe buddyjskie rejestrują się w Departamencie Wyznań. A nie jako stowarzyszenia filozoficzne, choć słyszałem o jednej z grup, która próbowała jednak zmienić tę klasyfikację, ale ostatecznie pozostała w Departamencie Wyznań jako związek wyznaniowy. Co sprawia, że ludzie uważają buddyzm za religię? Otóż są pewne czynniki, które są wspólne różnym religiom. Przede wszystkim jest to wiara w to, że z chwilą śmierci fizycznego ciała nie kończy się ludzka egzystencja. Że istnieje jakiś niematerialny wątek, który jest potem kontynuowany. Strumień świadomości, tak to się nazywa w buddyzmie, później budzi się w stanie, który według buddyzmu Vajrayany. Nazywa się po tybetańsku bardzo stan pośredni pomiędzy śmiercią a następnymi narodzinami. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie wszystkie tradycje buddyjskie nauczają o takim okresie, o takim stanie pomiędzy śmiercią a narodzinami. Według niektórych tradycji jest tak, że zaraz po śmierci następują następne narodziny. Ale w buddyzmie tybetańskim wszystkie cztery główne tradycje buddyzmu tybetańskiego uznają istnienie stanu bardo. Zarówno tradycja Gelug, Sakya, Nyingma, jak i Kagyu nauczają o tym. Więc wiara w to, że po śmierci będzie kontynuacja egzystencji niematerialnej, niefizycznej. Wiara w to, że będą jakieś następne żywota. W to, że po śmierci będziemy doświadczać skutków naszych czynów. Ponadto mamy we wszystkich tradycjach buddyjskich wiarę w to, że jakieś dobre czyny, dedykowane temu, aby osoby zmarłe nie popadły w jakieś pomieszanie czy cierpienie, tylko żeby ich dalsza ścieżka szła w jakimś dobrym kierunku. A więc dobre czyny, a także modlitwy i dedykacje, przez nas żywych, kierowane w intencji kogoś zmarłego, to jest jak najbardziej we wszystkich tradycjach buddyjskich utrzymywane. I to sprawia, że jednak są to pewne elementy, które są czymś wspólnym wszystkim tradycjom religijnym. Dlatego z drugiego punktu widzenia można powiedzieć, że nieprawdą jest, że buddyzm nie jest religią. Ma pewne elementy zaliczane do religijności, ale nie jest religią w znaczeniu wiary w Boga Stwórcę. Muszę powiedzieć, z takiego osobistego doświadczenia zauważyłem bardzo ciekawą skłonność. Kiedy bywałem na jakichś spotkaniach międzywyznaniowych, niebuddyści zwykle kierowali do mnie pytanie, a w co wy buddyści wierzycie? Kiedy spotykałem buddystów w kontaktach z innymi religiami, buddyści zawsze zadawali pytanie, a co wy praktykujecie? Czyli mniejszą wagę przykładają buddyści do tego, w co wierzysz, większą wagę przykładają do tego, co z tym robisz, jak żyjesz. Dlatego niektórzy ludzie. Próbują, próbują klasyfikować buddyzm po prostu jako pewien sposób życia, jako pewną ścieżkę życiową. Niektórzy mają tak złe sko skojarzenia ze słowem religijność. Kojarzy im się religijność przede wszystkim z pewnymi instytucjami, z hierarchią kapłanów, z których nie wszyscy w pełni realizują wspaniałe duchowe cele, tylko gdzie pojawia się jakaś hierarchia, gdzie pojawia się jakaś władza, Różne ludzkie słabości czasami też dają o sobie znać, a więc czasami pojawia się rywalizacja, czasami pojawia się przywiązanie do posiadania, czasami pojawia się takie dążenie do tego, aby nasza instytucja religijna była jak najbardziej rozwinięta, a nawet może pojawiać się skłonność do tego, żeby nasza tradycja religijna. Rozwijała się bardziej intensywnie, miała więcej wyznawców i więcej dobrobytu materialnego niż inne tradycje religijne. Ludzie, mając takie skojarzenia, często boją się właśnie słowa religijny, religijność i mówią: Nie, 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 buddyzm to ścieżka duchowa, a nie religijna. Ale znowu jest to tylko kwestia słów. Co rozumiemy pod pojęciem ścieżka duchowa? Co rozumiemy pod pojęciem religię? Tak naprawdę nazwy nie mają takiego wielkiego znaczenia. Ważne jest, co faktycznie robimy z naszym życiem. A więc na pytanie, czy bundes jest religią, czy nie jest religią, nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś z Was poda mi konkretną definicję, dla mnie religia jest tym i tym, to wtedy... Możemy spróbować przy, przyłożyć niejako do tej miarki e, tradycję buddyjską i powiedzieć, czy mieści się w tej kategorii, czy nie. A może częściowo się mieści? Częściowo nie. Buddyzm ma pewne elementy religii w sobie, ale nie da się go tylko zredukować do pojęcia religii. Czy buddyzm jest filozofią? No znowu trzeba zadać pytanie, co rozumiemy pod pojęciem filozofii. Czy tak jak w starożytnej Grecji, filozofia to było po prostu umiłowanie nauki, czy filozofię, większość ludzi współcześnie, i tu nie sięgam teraz po uniwersyteckie definicje, tylko tak jak przeciętny obywatel, jak rozumie filozofię, to najczęściej kojarzy nam się ona tylko z pewnym interpretowaniem świata. Pewnym opisem rzeczywistości, ułożeniem pewnego systemu wartości, pojęć. I w większości z nas filozofia kojarzy się z brakiem praktycznego zastosowania. Jest tylko interpretowaniem świata. No toż w końcu w XIX Engels też wypowiadał swoje sławne słowa, że dotychczas, chyba Engels, o ile pamiętam, dawno temu uczyłem się na pierwszym roku studiów o tym, potem nigdy do tej wiedzy nie sięgałem, więc jeśli się mylę, to ktoś mnie poprawi, ale chyba to był Engels. Kiedy wypowiadał te słowa, że dotychczas filozofowie jedynie interpretowali świat, a chodzi o to, aby go zmieniać. Jeżeli tylko popatrzeć na sens tych słów, to można powiedzieć: tak, świetnie, to co powiedział ten myśliciel jest bardzo podobne do podejścia buddyjskiego. Buddyzm nie jest jedynie filozofią. W buddyzmie chodzi o to, aby zmieniać nasz stosunek do rzeczywistości, nasz sposób reagowania na różne zdarzenia, nasz sposób reagowania na potrzeby i troski innych. Buddyzm jest przede wszystkim w tym znaczeniu ścieżką, czyli zbiorem metod, które prowadzą do przemiany naszego sposobu postrzegania, przeżywania, reagowania, czyli naszego sposobu życia. Z drugiej strony, jeśli powiemy, że buddyzm nie jest filozofią, to też nie jest do końca prawdziwe, ponieważ znajdujemy cały szereg nauk w buddyzmie, które jak najbardziej zajmują się opisem i interpretowaniem świata. Jedynie nie poprzestają na tym i wyciągają dalej praktyczne wnioski. Skoro tak, to co z tym należy zrobić? Ale spotykamy się przecież w naukach uniwersyteckich, w, w badaniu buddyzmu z takimi pojęciami jak filozofia, nagardżuna czy filozofia cały ten system zwany Madhyamako. Mówimy o takiej czy o innej filozofii, chociaż no, sami buddyści. Nie używali słowa filozofia, to jest słowo pochodzenia greckiego. W Indiach w ogóle to słowo nie było znane. Jeśli już, to się mówiło o tym, co po tybetańsku nazywa się tała, czyli pogląd, sposób widzenia, jak rozumiemy rzeczywistość, ale zawsze w ślad za tała pojawia się gąpa, czyli sposób praktykowania z tego poglądu, jaki wypływa określony, Sposób praktykowania, tak żeby przemieniać swój sposób widzenia, i wreszcie, jakie wypłynie z tego postępowanie. Ta filozofia zawsze nierozerwalnie związana jest z praktyką. Nie ma w buddyzmie filozofii, która jest tylko interpretowaniem świata, ale można powiedzieć, że buddyzm także interpretuje świat, więc ma pewne elementy filozofii w sobie. Pytanie, które też często pada. No, czy w takim razie bundys jest psychologią? Zdecydowanie buddyzm jest nauką o umyśle. Współcześnie nawet spotykamy tego rodzaju e, wręcz preferowane przez niektórych określenia, że buddyzm to nauka o umyśle. Jeżeli tak rozumieć psychologię, to bundys jest nauką o umyśle. Ale znowu to, czego nauczamy w buddyzmie. Nie da się tak jednoznacznie przyporządkować do kategorii, która w myśli zachodniej mieści się pod pojęciem psychologia. Nauka zachodnia dosyć jednoznacznie definiuje odtąd, dotąd, to jest psychologia. Od tego miejsca zaczyna się na przykład psychiatria. A w, od tego i tego miejsca to już nie jest tylko psychologia, ale psychoterapia. A taki i taki inny zakres badań nazywa się parapsychologią, a ponieważ w pewnym momencie słowo parapsychologia zostało przez niektórych trochę zdyskredytowane, niektórzy zaczęli używać pojęcia psychotronika brzmi bardziej naukowo, ale tak czy inaczej, no, mówi się o badaniu jakich zjawisk, które wykraczają poza zakres psychologii. W naukach buddyjskich nie znajdziemy takiego podziału. Jest nauka o umyśle, i w tej nauce będą się mieścić zarówno metody przemiany swoich zjawisk umysłowych, sposobu reagowania itd., tak więc i to, co by może wchodziło w zakres psychiatrii, i to, co by wchodziło w zakres psychoterapii i psychologii ba i również para psychologii, wszystko to będzie razem zawarte w nauce buddyjskiej na pytanie czy buddyzm jest psychologią można odpowiedzieć no tak buddyzm jest wiedzą o umyśle oczywiście nie da się go sprowadzić tylko do tego pojęcia na przykład takie sławetne cztery linijki opisujące całość nauki Buddy uważa się że jest to jakby Najbardziej esencjonalne przedstawienie tego, co nauczał Budda, to jest to, że unikać wszelkich negatywnych czynów, rozwijać wszelkie szlachetne działania oraz ujarzmić własny umysł. Oto nauka Buddy. I zawsze, kiedy się omawia te, te z, um, cztery linijki, podkreśla się, że najważniejsze jest to ujarzmienie własnego umysłu, Ponieważ działania ciała i mowy są odzwierciedleniem tego, co pojawia się w umyśle. Klasyczne buddyjskie nauki mówią, mówią wręcz, że umysł jest królem, a ciało i mowa są jego poddanymi, którzy wykonują polecenia króla. W tym sensie w buddyzmie mamy niezwykle wiele nauk o umyśle. Podkreślałem to przy wielu okazjach, że przez całe stulecia czy tysiąclecia, myśliciele, ba, praktykujący, nie tylko myśliciele, ale po prostu mistrzowie buddyjscy zajmowali się analizowaniem zjawisk świadomości, opierając się na tym, czego nauczał Buddha, tworzyli dalej aparat pojęciowy, opisujący to zrozumienie w sposób dostosowany do danego czasu i miejsca, a więc można powiedzieć, że powstawały nowe szkoły. Czasami nazywamy je szkoły filozoficzne, nowe szko szkoły myśli. One nie wymyślały czegoś nowego, tylko przedstawiały naukę buddy w sposób dostosowany do czasu i miejsca. I zajmując się tym opisem zjawisk świadomości, stworzono bardzo precyzyjny i rozbudowany aparat pojęciowy. Tak często spotykamy się z tym, że kiedy chcemy tłumaczyć jakieś nauki buddyjskie na nasze języki, to problemem staje się wielkie ubóstwo wszystkich naszych europejskich języków. Ubóstwo, w którym brak po prostu zdefiniowanych pojęć dotyczących zjawisk umysłu. Takie można to wyjaśnić na prostym przykładzie jak na przykład Eskimosi żyjący cały czas w śniegu mają podobno 17 różnych wyrazów określających różne rodzaje śniegu albo w naszym klimacie kiedy często mamy opady każdy z nas wie czym się różni oberwanie chmury od tego że hmm, jest lekka mrzawka, od tego, że pada deszcz ze śniegiem, od tego, że mamy, e, nie wiem, jakbym tak miał wymieniać, to przychodzi mi od pięciu do dziesięciu różnych wyrazów określających różne rodzaje deszczu, kapuśniaczek i tak dalej. I każdy słysząc taki wyraz wie, co to oznacza. Przypuszczam, że ludzie, którzy żyją na przykład na Saharze, w swoich językach nie mają tak wielu określeń na tak wiele różnych rodzajów deszczu, bo nie spotykają się z tym. Zupełnie podobnie praktykujący i mistrzowie buddyjscy, którzy przez stulecia, i tak jak mówię, tyś, tysiąclecia, w końcu już 2,5 tysiąca lat minęło ponad od czasu, kiedy nauczał Buddha, oni analizując zjawiska świadomości nauczyli się rozpoznawać i nazywać je. Na przykład, kiedy mówimy o gniewie, takie tybetańskie słowo siedank, jak próbujemy tłumaczyć na polski, to się zastanawiamy, czy nazwać to gniew, czy nienawiść, czy złość, i właściwie na tym kończy się wybór. Czasami jeszcze próbujemy zamiennie mówić niechęć. Mamy cztery wyrazy, próbujące oddać jedno siedank. Które ma tak szerokie znaczenie pojęciowe, że wszystkie te cztery się w tym zawierają i jeszcze więcej. Przy dokładniejszych analizach znajdziemy w literaturze buddyjskiej opis 40 rodzajów pożądania, 33 rodzajów gniewu, 7 rodzajów takiego można powiedzieć otępiałego stanu umysłu. Po polsku. Mamy zaledwie kilka wyrazów, i nie potrafimy każdego z, każdego z tych odmian gniewu czy pragnienia odpowiednio nazwać. One mają swoje własne nazwy, mają określone definicje, i ludzie, którzy się tym zajmują, potrafią rozpoznać w sobie dokładnie. Aha, teraz mam do czynienia z tym, a tym rodzajem niechęci, czy też gniewu, z tym, a z tym rodzajem pragnienia. W tym sensie. Buddyjska nauka o umyśle jest niezwykle precyzyjna. Wiele współczesnych kierunków psychologii oraz psychoterapii jest w najwyższym stopniu inspirowana naukami buddyjskimi. Wielu twórców nowych kierunków filozofii czy psychologii wręcz na wprost mówi, że inspirowały się tymi a tymi naukami. A więc pod tym kątem można powiedzieć tak, buddyzm jest psychologią. Ale nie można go sprowadzić tylko do kategorii psychologii, ponieważ ma w sobie również takie elementy przypominające naszą filozofię, ma również w sobie elementy religijności, więc na pytanie, czy jest filozofią, czy jest psychologią, czy jest religią, można odpowiedzieć tak: ma w sobie elementy religii, ma w sobie elementy psychologii, ma w sobie elementy filozofii. Ale nie da się go zredukować, nie można go ograniczyć do jednej z tych kategorii. Po prostu nie pasuje do żadnej z tych kategorii. I tak w ostatecznym sensie, czy nazwiemy go w ten sposób, czy nazwiemy go w ten sposób, w ostatecznym sensie w językach takich jak tybetański, nawet nie ma takiego jednoznacznego określenia jak buddyzm. Czy buddysta. Istnieje jedynie pojęcie nangpa, ktoś, kto jest wewnątrz, w znaczeniu wewnątrz prawdy, albo inne źródła też interpretują się, zajmują się wnętrzem. Też tak interpretują to słowo. Ktoś, kto zajmuje się swoim wnętrzem. Inni mówią, jest wewnątrz prawdy. Bada, docieka, jaka jest prawda. Oczywiście, że na przestrzeni dziejów, na przestrzeni wieków. Powstały instytucje religijne, powstały instytucje klasztorne w Tybecie czy w innych krajach buddyjskich. A mimo wszystko zwróćmy uwagę na to, że mimo, iż mamy tak bogatą tradycję w sensie materiałów piśmiennych, tak wiele ksiąg buddyjskich powstało, tak wiele sług i różnych form modlitw, znajdziemy mnóstwo w tradycji buddyjskich modlitw modlitw o to, żeby wszystkie istoty osiągnęły szczęście, żeby wszystkie istoty były wolne od cierpienia i przyczyn cierpienia, a nie znajdziemy ani jednej modlitwy o to, aby wszystkie istoty zostały buddystami. Nie jest ważne w przypadku darmy aby rozwijać instytucje, instytucje religijne, jeżeli one nie miałyby służyć dobru innych. Jeżeli gdzieś tak by się działo, to znaczy, że jest to odejście od podstawowych zasad buddyjskich. Jeśli rozwija się instytucje religijne, takie jak ośrodki, klasztory i tak ma to być jedynie metoda przyniesienia pożytku innym. Gdyby kiedyś okazało się, że ta metoda nie jest efektywna i się nie sprawdza, to ważniejszy jest cel. Celem nauki buddyjskiej jest doprowadzanie wszystkich i każdego, każdej jednostki. Do tego, aby pomniejszyć cierpienie, frustrację, brak satysfakcji, aby powiększyć stwarzanie wszystkich przyczyn obecnego i przyszłego szczęścia. Szczęścia rozumianego dużo głębiej niż tylko takie powierzchowne, chwilowe zadowolenie. Ale na tym poprzestanę pozostawiając właściwie pytanie, czy buddyzm jest religią, filozofią czy psychologią, tak nie do końca odpowiedziane, a głównie mam nadzieję, że powstanie wśród nas, którzy się nad tym zastanawiamy, że powstanie zrozumienie, że w końcu to jaką łatkę przypniemy, jaką nazwę przypniemy buddyzmowi, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co zrobimy z naszym życiem, a dokładniej to, jak wiele dobrego potrafimy naszym życiem, naszym działaniem przynieść innym. A czy nazwiemy to tak czy inaczej, nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Dziękuję za uwagę.